Cześć, witam i zapraszam Was na kolejne błyskawiczne podsumowanie wydarzeń tygodnia na kanale Polityka Zagraniczna. Ponieważ ostatnie dni obfitowały w bardzo ciekawe rozmowy dotyczące tej wielkiej światowej polityki, jak również istotne wydarzenia z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, nie traćmy czasu. Co wydarzyło się na świecie? Zacznijmy od spraw fundamentalnych dla współczesnych stosunków międzynarodowych, czyli do relacji na linii Chiny-Stany Zjednoczone. Ten konflikt na twardo rozpoczął się za czasów prezydentury Donalda Trumpa, dlatego bardzo istotne jest, by zobaczyć, jak te relacje będą kształtować się w pierwszych tygodniach czy miesiącach urzędowania nowego prezydenta, czy będziemy mieli do czynienia z jakimiś zmianami w dynamice tych relacji. I o ile wcześniej ciężko było zakładać, że dojdzie do jakiejkolwiek zmiany na podstawie licznych deklaracji polityków Partii Demokratycznej, no tak teraz mamy naoczne dowody, że do żadnego ocieplenia stosunków między Chinami a Stanami w najbliższej przyszłości nie dojdzie. Właśnie teraz rozpoczął się pierwszy szczyt amerykańsko-chiński od czasu zwycięstwa demokratów w wyborach prezydenckich, no i tych do kongresu. Pierwsze informacje, jakie spływają z Alaski, no bo właśnie tam odbywają się spotkania, pokazują, że nie ma mowy o żadnym odprężeniu relacji między dwoma potęgami, a wręcz przeciwnie. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken stwierdził, że rozmawiał z niemal 100 państwami i szczególnie w Azji słyszał wiele głosów satysfakcji z tego, że Stany Zjednoczone, jak się wyraził, wróciły. Z kolei chińska delegacja nalegała, by Amerykanie wreszcie porzucili swoją postawę światowego hegemona i przestały wtrącać się w wewnętrzne sprawy Chin. Wiem, że mówię o tym dosyć często, ale jest to na tyle istotne, że myślę, że warto powtarzać to w wielu miejscach i właściwie na każdym kroku, no bo o co tak naprawdę w tym sporze chodzi? O co Chińczykom chodzi? Dlaczego Chińczycy i Amerykanie wchodzą tak głęboko w ten konflikt? I otóż właśnie z tego szczytu już teraz można wyłowić bardzo ciekawy cytat. Cytat delegacji chińskiej, który świetnie unaocznia właśnie o co im tak naprawdę chodzi. Otóż delegacja chińska powiedziała tam coś takiego i tutaj cytat. Biorąc pod uwagę światową populację, jak również trendy na świecie, Zachód nie reprezentuje światowej opinii publicznej. I właśnie to jest najgłębszy powód tego konfliktu. To znaczy Chińczycy nie godzą się, by rzeczywistość, by zasady, jakie panują na świecie, były kształtowane wyłącznie przez Zachód, czyli w praktyce wyłącznie przez Stany Zjednoczone Ameryki. Szczyt amerykańsko-chiński obfituje w zaskakującą jak na dyplomację ilość formułowanych wprost oskarżeń. Amerykanie atakowali Chińczyków w związku z Hongkongiem, Tajwanem czy Ujgurami, na co Chińczycy odpowiadali mówiąc o rasizmie, brutalności policji czy chwiejnej demokracji. Z ust szefa chińskiej delegacji padały nawet słowa o tym, że zachowanie Amerykanów jest niegościnne i nie ma nic wspólnego z dyplomatyczną etykietą, a Chiny odpowiedzą w znaczący sposób. Dziś już z całą pewnością można powiedzieć, że stosunki między Chinami a Stanami Zjednoczonymi nie ulegną poprawie w najbliższym czasie. Jasne, pewnie pod koniec szczytu uda się wypracować cokolwiek, by pokazać światu, że jednak współpracujemy mimo różnic, ale to co zapamięta świat, to będą właśnie piętrzące się różnice i coraz bardziej zimnowojenna retoryka. Pozostając w tematyce zimnowojennej, w tym tygodniu doszło również do znacznego pogorszenia się stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden nazwał w wywiadzie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina wprost mordercą. Amerykański wywiad opublikował w środę raport stwierdzający, że Putin autoryzował operacje wpływu mające na celu wsparcie kandydatury Donalda Trumpa na reelekcję w kampanii prezydenckiej w 2020 roku i zaszkodzenie Bidenowi. Amerykanie krytykują Rosjan za Nord Stream 2 i za Nawalnego, ale nazywanie przywódcy innego państwa mordercą to w dyplomacji coś bardzo niespotykanego. I w tym miejscu warto zastanowić się, dlaczego Amerykanie zagrali z Rosjanami tak ostro. Przecież rosyjska polityka, również ta zagraniczna, no to głównie Putin i jego ego. Takie słowa publicznie wypowiedziane no będą miały konsekwencje dla wzajemnych stosunków amerykańsko-rosyjskich. Dlaczego więc? Co sprawiło, że Amerykanie zagrali w tak ostry sposób? Bardzo często wydaje nam się, że sprawy dotyczące polityki międzynarodowej no to zawsze są przemyślane działania, strategicznie zaplanowane, wszystko po prostu krok po kroku, realizacja wielkiego, przemyślanego planu. Szczególnie jeśli chodzi o polityków Zachodu, nie mówiąc już o Amerykanach, no to oni na pewno wszystko przemyśleli. Otóż w tym wypadku wydaje mi się, że to jest zwyczajny wypadek przy pracy. No bo sami spójrzcie, jak do tego doszło. Spójrzcie na fragment tego wywiadu. You know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mhm.
I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Nie wygląda to na jakieś bardzo zaplanowane działanie, strategiczny ruch ze strony Stanów Zjednoczonych, a na ad hoc, na gorąco odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych na bardzo zadane wprost pytanie. I to jest w polityce piękne, że wielkie strategie, plany, to wszystko jest bardzo istotne, ale koniec końców tę politykę tworzą ludzie. Rosjanie po tych słowach stwierdzili ustami rzecznika Kremla, że jest oczywiste, że Biden nie chce naprawiać stosunków z Rosją i Rosja będzie teraz działać zgodnie z tym faktem. Sam Putin stwierdził, że ludzie postrzegają innych tak, jak tak naprawdę widzą siebie. Zaproponował też Bidenowi debatę. Ach, takie widowisko, gdzie on, prezydent Rosji, ściera się publicznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no musi mu się to śnić po nocach. Ale w każdym razie Amerykanie zbyli propozycję w dość lekceważący sposób, mówiąc, że prezydent Biden jest zapracowany. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Chociaż stosunki polsko-francuskie nie należą do najlepszych, to jednak przywódcy jak najbardziej mają o czym rozmawiać. Wśród tematów rozmów, tym wybijającym się na pierwszy plan, jest oczywiście pandemia i kwestia szczepionek w Unii Europejskiej. Macron stwierdził wprost, chcemy, by szczepionki produkowane w Europie zostawały w Europie. Oprócz pandemii w rozmowach dominowały kwestie gospodarcze. Wielkie pakiety odbudowy gospodarek to wielkie pieniądze i kontrakty, które ktoś będzie wykonywał i na nich zarabiał. Budowa elektrowni jądrowej, projekty infrastrukturalne związane z centralnym portem komunikacyjnym czy cyfryzacja to tylko kilka przykładów kwestii, które mogą interesować Francuzów. Relacje gospodarcze Polski i Francji są skomplikowane. Z jednej strony dane pokazują, że stale się rozwijają. W styczniu Francja była drugim po Niemczech rynkiem zbytu dla polskich towarów. Z drugiej jednak postawa gospodarcza Francji jest bardzo protekcjonistyczna. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ujął niedawno rzecz wprost, mówiąc, że polskie firmy są we Francji szykanowane. Zapowiadany jest raport, który ma opisać przepisy, jakie wprowadzono, by ograniczać dostęp do francuskiego rynku. Przypomnijmy, że wizyta premiera odbywa się w tydzień po wizycie wicepremiera Polski Jarosława Gowina we Francji. Mamy więc do czynienia ze znacznym ożywieniem relacji. Nad stosunkami Polski z Francją cały czas wisi widmo niezrealizowanego od 8 lat szczytu Trójkąta Weimarskiego. Teraz to Francuzi mają zaprosić przywódców Polski i Niemiec, ale jak widać niespecjalnie im się spieszy. Ten tydzień to też nieprawdopodobne zamieszanie w Europie związane ze szczepionkami firmy AstraZeneca. W związku z doniesieniami o rzekomym niebezpieczeństwie związanym z tym konkretnym preparatem, pół Europy przestało szczepić szczepionkami firmy AstraZeneca. Po tym jak Europejska Agencja wydała swój komunikat, że szczepionka jest skuteczna i bezpieczna, część państw już zdążyła się z tych kroków wycofać. Nasz komitet ekspercki przejrzał wszystkie przypadki zakrzepów u osób zaszczepionych szczepionką AstraZeneca. Jest to bezpieczna i efektywna szczepionka, powiedziała szefowa EMA, czyli Europejskiej Agencji Leków. Komitet zauważył, że szereg efektów zakrzepowych jest niższy niż średnia dla ogółu ludności. Dlatego doszedł do wniosku, że nie ma podwyższenia całościowego ryzyka chorób zakrzepowych, mówiła dr Sabine Strauss, przewodnicząca komitetu EMA do spraw oceny ryzyka. Do państw, które zawiesiły szczepienia AstraZeneca, należały Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Cypr, Austria, Holandia, Estonia, Litwa, Łotwa czy Irlandia. Do owczego pędu nie dołączyła Polska. Już teraz część z tych państw wznowiła szczepienia, m.in. Niemcy, Francja czy Włochy, ale niestety skutki wydaje się bardzo pochopnych działań europejskich państw już zaowocowały spadkiem zaufania do szczepień również w Polsce. Ludzie częściej nie przychodzą na szczepienie, gdy chodzi o preparat AstraZeneca. Warto przypomnieć, że tym konkretnym środkiem zaszczepiono już 7 milionów osób w Unii i 11 milionów osób w Wielkiej Brytanii. Wśród nich znajdą się tacy, którzy doświadczą zatorów krwi, zawałów, udarów, raków lub nawet wpadną pod autobus, ale szczepionka niekoniecznie będzie tego powodem. Dopóki na coś nie ma dowodów oraz jeśli czegoś nie potwierdzają dane statystyczne, przy tak wielkiej skali podania środka, to chyba nie ma powodów do paniki. I jeszcze krótka informacja ze Słowacji. Otóż w państwie naszych południowych sąsiadów może dojść do upadku rządu. Rząd tworzy tam koalicja partii Wolność i Solidarność oraz partia o najlepszej nazwie we wszechświecie, czyli Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości. To ta druga partia dominuje w koalicji, ale to ta pierwsza żąda dymisji premiera Igora Matowicza, zarzucając mu niekompetencje i chaos. W ten chaos wpisuje się też zakup rosyjskiej szczepionki Sputnik bez wiedzy koalicjanta.
Swoją drogą premier Słowacki zażartował sobie, że w zamian za szczepionkę obiecał Rosji zakarpacką Ukrainę. Wywołało to skandal i do dymisji podał się minister zdrowia. Ta przeklęta epidemia męczy już absolutnie wszystkich, ale sytuacja w Polsce niestety ponownie robi się po prostu niebezpieczna dla życia i zdrowia bardzo, bardzo wielu ludzi. Dlatego trzymajcie się bezpiecznie. Życzę Wam dużo zdrowia, miłego weekendu. Trzymajcie się, do zobaczenia.